Szanowni Państwo, witam serdecznie w Motwicy na drodze łączącej Rozwadówkę, Motwicę, Czeputkę, Romanów na świeżo wykonanym asfalcie. Cieszę się, że tak licznie zgromadziliśmy się tutaj. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech stąpi na tę drogę, na wszystkich tych, którzy będą używali tej drogi i na wszystkich, którzy ją wybudowali i pozostanie na zawsze. Amen. Dzisiaj wielkie otwarcie drogi w Motwicy, ale Motwica to tylko taki znak wywoławczy. Ta droga to jest naprawdę porządna droga w remoncie, długa i sporo pracy tu zostało włożone, również sporo pieniędzy tu pracowało. Oczywiście inwestycja jest ponad 5 milionów, łącznie długość 7,5 kilometra. Remontu nawierzchni asfaltowej, która od momentu powstania tak dokładnie nie była nigdy remontowana, więc ta droga czekała już 30 parę lat na swój remont. Wracam do mojej książki, którą cały czas piszę. To jest kolejna karta do tej książki. Natomiast już tutaj wchodzimy w to, że no nie mogę pominąć współautorów tego sukcesu. Szkoda, że nie ma, akurat obowiązki służbowe wezwały, ale tutaj wielki ukłon w stronę pana posła Dariusza Stefaniuka, który roztoczył parasol nad gminą Sosnówka, jak już pewnie pan redaktor zauważył. I kolejna inwestycja dzięki jego pomocy, a jeszcze kilka kartek w mojej książce, którą już teraz piszemy wspólnie, jeszcze czeka na odkrycie i myślę, że tych kartek jeszcze będzie dużo. To, co widzimy za moimi plecami, jest to właśnie ta droga. Tylko Motwica właśnie, czy też inne miejscowości skorzystały? Wszyscy zaczynają się śmiać, że to jest taka mała obwodnica Sosnówki. Tak, 7,5 kilometra droga zaczyna się w miejscowości Rozwadówka, przebiega przez Rozwadówkę, Motwicę, Czeputkę. Pomijamy już teraz nowo wybudowany fragment, który otwieraliśmy nie tak dawno, i do Romanowa, do skrzyżowania przy muzeum. Także obwodnica Sosnówki wprost idealna. Kolejne karty zapisane, tak jak obiecywałem, tych kart jeszcze będzie kilka. Myślę, że przy odrobinie sympatii mieszkańców będziemy pisać jeszcze drugi tom tej książki. Ale to jeszcze w przyszłości. Na razie skupiamy się na tym, co jest teraz na tej książce i cały czas ją piszemy i będziemy ją pisać, bo tak jak wcześniej zostało powiedziane, to wszystko jest dla ludzi, dla tych, którzy tutaj mieszkają, dla tych, którzy korzystają z tej drogi, a moim zadaniem jest to, żeby wszystkim naszym mieszkańcom żyło się lepiej. To piękna rzecz. W imieniu pana starosty chciałbym wam przekazać jak najlepsze życzenia. Cieszę się, że wspólnie z panem wójtem, z panem posłem i my jako powiat tutaj dzięki kolegom Mateuszowi Majewskiemu, Tomaszowi Andrzejukowi mogliśmy tę inwestycję zrealizować. Zresztą jestem pełen podziwu, bo właśnie w tak krótkim czasie już otwieramy drugą inwestycję, z czego jestem bardzo szczerze rad, bo to przecież dla was, drodzy mieszkańcy, to wasze pieniądze w każdym tu milimetrze tego asfaltu leżą i myślę, że jesteście zadowoleni, że zrealizowanie tej inwestycji poprawi wam bezpieczeństwo, żyło, bo będzie się wam lepiej, bo o to w tym wszystkim chodzi. I dlatego my jesteśmy po to, żeby wam służyć i te rzeczy wykonywać zgodnie z waszymi prośbami. Bardzo ważna inwestycja w gminie Sosnówka. Bardzo się cieszę, że pan wójt Marcin Babkiewicz napisał ten wniosek, złożył ten wniosek. Wielkie podziękowania dla pana wójta, wielkie podziękowania dla wszystkich radnych gminy Sosnówka, ponieważ to spowodowało, że mogliśmy sięgnąć po pieniądze rządowe, po 5,5 miliona złotych z programu Polski Ład dla samorządów. Ja to mówię, że to jest największy, najważniejszy program, który zmienia Polskę Wschodnią, zmienia nasze gminy. Setki kilometrów dróg, które powstają w naszych gminach i dzisiaj Sosnówka, dzisiaj Motwica jest tego przykładem. Cieszę się, że mieszkańcy będą mogli jeździć po dobrym asfalcie, po dobrej drodze, bo to jest dobry wykonawca, nasz regionalny, lokalny wykonawca, ale z drugiej strony ta droga będzie dzisiaj bezpieczna.
kolejne przed nami inwestycje, za chwilę kolejne wyniki, również kolejnego etapu Polskiego Ładu i mam nadzieję, że te projekty, które składa pan wójt, będą realizowane w gminie Sosnówka, czego życzę sobie i wszystkim mieszkańcom. No właśnie apetyt rośnie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale my też staramy się wyasygnowywać coraz większe środki z budżetu. Dzisiaj to jest na województwo lubelskie kilka miliardów złotych. Nigdy takich środków nie było na drogi lokalne, nigdy takich środków nie było w samorządach. Dzisiaj jak rozmawiam z samorządowcami, a z racji tego, że jestem w Komisji Samorządu Terytorialnego w Sejmie, to również te spotkania są częstsze, to samorządy nam mówią, nigdy nie mieliśmy tyle środków na inwestycje. Tak dużego zaangażowania państwa do tej pory nie było, ale to dobrze, bo nadganiamy Zachód, dzisiaj nadganiamy te gminy, te województwa Polski Zachodniej, bo Polska to są dwa płuca, i lewe, i prawe, i ten Zachód, i ten Wschód, ale z drugiej strony jako Polska nadganiamy kraje Unii Europejskiej. Warto powiedzieć, że według Komisji Europejskiej PKB Polski per capita to jest dzisiaj 80% dochodów Unii Europejskiej, a za 5 lat, to są prognozy Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jeżeli Polska będzie tak się rozwijać jak do tej pory, to będzie 86%, więc absolutnie, szanowni państwo, dzisiaj możemy powiedzieć, że za kilka lat będziemy równowartość swojego PKB na głowę mieli tak samo jak te kraje Europy Zachodniej. Że udało nam się pozyskać i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się pozyskać, że to jeszcze nie jest koniec. Natomiast ja się bardzo cieszę, bo kiedy zostawałem tutaj wójtem, mówiłem, że moim marzeniem są dwie rzeczy. Jedno to jest zrobienie drogi w Czeputce. Udało się. Przy okazji zrobiliśmy remont w Łotwicy. Udało się. I hydrofornia. Czekam na rozstrzygnięcie przetargu.